Witajcie! Dzisiaj ściągamy kabinę, żeby dostać się do skrzyni biegów. To już wcześniej odkręciłem te mocowania od błotników. Tutaj takie były dwa poprzeczne, do tamtego żółtego wrzucę i te dwa przednie. Tutaj są przygotowane. Ciągle zapominam kupić do tamtego, a tymczasem przypomnę sobie, będę tutaj rzeczy jeszcze trochę kupował, to dokupię. A tutaj tak, tą śrubę, tą na klucz 22. I tutaj z przodu coś jeszcze. Tu jest śruba, o widzicie tam, też chyba 22, albo nie wiem co to jest, 22 chyba, albo 24, to będę przy odkręcaniu widział. I jak tutaj odkręcimy to, to zobaczymy, czy da się to unieść we dwójkę. No nie wygląda to jakąś specjalną konstrukcję. Aha, tu jeszcze będę musiał odciąć, bo tu jest ten tur przyspawany do kabiny. Więc tutaj takie o drobiazgi z tej strony. Z tej strony był przyspawany, ale ten spaw puścił, więc myślę, że tylko te cztery śruby i kabinę zdejmiemy. Pojedziemy z nią do przodu tam, niech ona sobie tam postoi, nie będzie przeszkadzała, a będą warunki sprzyjające pogodowe, to się ją przygotuje do, tak żeby nadawała się do montażu. Tu tymczasem odkręcę śrubę jedną. Akurat to nowe śruby, więc wygląda na to, że nie powinno być problemu. O. Zaszyłeś to? Nie, włączone, ale możesz mówić, ja to wykasuję. No tu musimy jeszcze, słuchajcie, takie rzeczy, tą starą instalację wyrzucić, regulator napięcia, nie wiem czy to są wsówki, czy to są oczka, ale o wsówki, to, no, to fajnie. O, to już tam zobaczymy potem, czy będzie, czy jest dobry, jak będziemy go składali z powrotem. Ale instalacja tutaj trzeba ją wypróć, bo z niej nic nie będzie. O. O, żeś ty. O. Instalacja już wypruta. No prawie nie było, no. Tutaj te pionowe wsporniki, słuchajcie, odkręcone już, zdjęte. Kabina z trzech stron poluzowana, trzeba jeszcze tutaj ten lewy tył załatwić. No i się zastanawiamy, czy turem wyjechać, tą całą ramą. Aha, słuchajcie, bo tu jeszcze było pytanie o ten ceownik. Jaki on ma te podłużnice. Tutaj będzie 5 mm grubości, a tutaj z dziesiątka, z 10 cm, no także 10, tu będzie szerokość, nie mam metrówki, cholera, tu będzie 5 cm, 10 i grubość 5 mm. Tak wygląda ten ceownik na podłużnicy. To odpowiadam na pytanie, nie pamiętam gdzie jest, w którym miejscu jest to napisane, tych komentarzy jest sporo. Dlatego nie będę szukał, odpowiadam w filmie. No, pojedziemy dalej z tą ostatnią śrubą i będziemy ściągali kabinę. No, tura, słuchajcie, mamy na wierzchu. Kabinę na wierzchu. Wszystko jest. I jeszcze raz tutaj zmierzę. Patrzcie. 50 mm. Wysokość podłużnicy 10, tak jak mówiłem. I grubość tego to będzie ile? I 40? 40 chyba. No ale jak będzie 50, też będzie dobrze. No i tu widać, że on jest wypełniony jakiś taki cały z dwóch stron. On ma tylko tutaj puste, o przy okazji widać, gdzie trzeba naprawić.
I tam jedzie, aha, tu pod belką jest to wzmocnione, a potem dalej pusty jest tak samo. No, to tyle jeśli chodzi o tego tura. Fajnie, że jest na wierzchu, będzie można go po prostu poprawić. Kabina zdjęta, no we dwóch nie dało się jej zdjąć, ale we trzech daliśmy radę. Także fajnie, też po prostu takie będzie miała uzupełnienia, bo ona tutaj też po prostu przez to, że tu były ten tur przyspawany, to widzicie tu poniszczone, te profile wytniemy, wstawimy nowe kawałki, także kabina też będzie fajnie wyglądała. Przy okazji tutaj ten dach jest z żywicy, zobaczcie, też go poprawimy, to żywicą się go pozakleja, na nowo będzie fajnie wyglądał. Dobrze, że jasny, bo wtedy światło po prostu przebija. No to tyle. Ciągnik jest w środku, zaraz Wam wszystko pokażę. No, kabina zdjęta, tur zdjęty, resztki błotników zdjęte. Ta skrzynka na razie została, tamtą żeśmy wyrzucili, bo ona dziurawa, zresztą połamana, tam był problem z akumulatorem, żeby go wyjąć. No i właściwie co, zaraz zdejmiemy jeszcze fotel, bo on tu na jednej śrubie się trzyma. Na razie służy jako półka na narzędzia, ale zaraz go ściągniemy. No i co, praktycznie można rozjeżdżać ciągnik, zaraz stawimy tutaj, mamy, o, pokażę wam wózek, jest przygotowany, będziemy go rozjeżdżać na trzy części. No i co, będzie składanie, łatwiej go będzie umyć. Aha, słuchajcie, bo tu ktoś mnie prosił jeszcze o jakieś takie numery. Ale gdzie one miały być, to nie pamiętam. Tutaj chyba na tym. Zaraz trzeba szczotę wziąć drucianą, bo bez szczoty drucianej to nie da rady. Ona gdzieś tu była. Gdzie jest ta szczota drudziana? Tu leży na koła. O! Zaraz zobaczymy. O! I jest numer. Co tu mamy napisane? 8 8 kreska 10 kreska 73, chyba. No 73 to może być od 55 podnośnik, no ale zobaczymy. I tutaj gdzieś też jeszcze był jakiś chyba numer, nie pamiętam czy to tutaj, czy nie tutaj, ale w razie czego podam tego, a potem jeszcze raz do niego dojdę. Ale to nie wiem co to może być. Słuchajcie. No jest do góry kołami odwrócony. 8. Tu jest 7, ta ostatnia to będzie chyba 9. Pierwsza 8 to może być 4, ta środkowa. Nie wiem, takie coś w każdym razie tu widzę. 7, 9. Trudno mi powiedzieć, no. Dobra, to tyle. Wrzucamy wózki, rozciągamy ciągnik. No, plecak zdjęty, zobaczcie jak tutaj go wyrwało. Teraz to widać, światło jest. Także tutaj ta panewka, która też jest wywalona. No ale zobaczcie, dyfer za to w pięknym stanie, luzów nie ma. Tu się nic nie stało. Na szczęście. Ten plecak przerzucimy, te elementy dobre z tego plecaka do tamtego. Bo tu jest drugi też plecak. Na pewno tutaj tą dźwignię zostawiamy. Z tą wajchą tutaj. Wałek się załącza. No jest dobrze. Czekaj. No. Ładne zęby, tutaj nic nie wyszczerbione. Nie uszkodzone. Nie ma. No. Także tu jest fajnie, tylko wywaliło, słuchajcie, dwójkę, trójkę, no i piątkę, ale powiem Wam tak, rozmawiałem
z kolegą, który mi powiedział trochę historii tego ciągnika. No i rzeczywiście, oni go odstawili na bok, jak padła im dwójka i trójka. No i tak go po prostu potem szabrowali po kolei. Także tutaj silnik był w porządku, tylko paliwo tam pewnie mazutu lali, dlatego ta pompa im strzeliła, wtryskowa. Tu był problem, pewnie na zaciąg go szarpali i tak dalej, i ta dwójka, trójka po prostu zniszczona, tak? Poza tym to tutaj nie ma co robić w tym ciągniku, no. Oczywiście go umyć, wiadomo, gdzieś tam uszczelnić, takie duperele, ale tak to wygląda całkiem fajnie, całkiem przyzwoicie. No widzicie, zdjęte błotniki, plecak na wierzchu, zaraz go wywalimy, przygotujemy do przekładania z jednego na drugi, żeby to wszystko miało ręce i nogi, i rozpoławiamy ciągnik. No, to mamy już rozczłonkowany ciągnik. Tutaj dyfer. Źle nie wygląda. Tamte widzieliście wałki wcześniej, znaczy te tryby, koła zębate. Skrzynia osobno. Silnik tutaj. Patrzyliśmy, tam nie cieknie, więc sucho wszystko jest. Tutaj jest koło zamachowe mokre, ale to od skrzyni, bo tutaj spod tego simmeringu leci. Dobra, tutaj leci spod simmeringu ze skrzyni, to się tym zajmiemy. Sprawdzimy przy okazji łożyska pozostałe uszczelnia, czy na pewno będziemy zaglądali jeszcze tutaj w koło zamachowe i w sprzęgło, bo nie wiemy, co tam może być. Silnik właściwie jest zakończony, więc nie ma co przy nim szperać. Tu jest wszystko zrobione, co miało być zrobione. No i co? Skrzynia. Myślę, że jutro będziemy ściągać te wałki, może jeszcze dzisiaj coś tam po prostu porobimy. Także na dzisiaj kończymy relację z rozczłonkowywania Ursusa. Bardzo ładnie wygląda. No i zabieramy się do dalszej roboty. Także trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!